Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Piątek z rana, pora na speedrana. Moi drodzy widzowie, gram tutaj od rankingu 1941 aktualnie. Przypominam, gram na 10 minut, komentuję ruchy, grałem od rankingu 300. Są już dwie porażki na koncie. Kończę speedrana przy 10 porażkach. Niektórzy pisali w komentarzach, za co serdecznie dziękuję, że kończę, mam kończyć speedrana po 100 porażkach. Tyle nie zamierzam, bo bym go grał pewnie za 2 lata Tak chyba to nieskromnie zabrzmiało trochę, no ale przejdźmy do rzeczy i zaczynajmy po prostu grę 1951 No to dzisiaj może zagramy sobie ruch D4 O! Bardzo ciekawy ruch F6. No gość z 1951 i zagrał od razu F6. No wiecie co? Wydaje mi się, że to mógł być miss i chciał zagrać F5. No ale jeżeli jest F6, to trzeba to wykorzystać i zagrać od razu E4. Zająć centrum. Posunięcie E5 będzie ruchem przegrywającym. No tak na pewno gość nie zagra. Przypuszczam, że jakiś taki ruch może spróbować albo taki, zobaczymy. Albo będzie chciał wychodzić figurami w ten sposób, ale nie sądzę. No dobrze, po ruchu C6, ok, trzeba jakoś tutaj dalej to wszystko rozwijać, więc myślę, że skoczek F3, tak po prostu. Jeżeli nastąpi ruch D5, zastanowię się nad ruchem skoczek C3. To znaczy, nawet się nie będę zastanawiał, po prostu to rozwinę. Co jest grane? Ale spryciarz, słuchajcie. Jak zbije, on zbije, ja zbijam, on Hetman A5. Hahaha, ha, 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 mój drogi przyjacielu. Sprytnie to sobie wykombinować. Co nie znaczy, że oczywiście tutaj nie trzeba zbić, bo wydaje mi się, że trzeba, ale mogę jeszcze poczekać. Poczekam, wyprowadzę od razu skoczka. Kolejny skoczek wyszedł do gry. To już jest dobra sceneria początku. Yy, myślę, że teraz. Zagramy sobie goniec c4. Będziemy tutaj po diagonali mocno go uderzać. Z takim ruchem się oczywiście liczę, ale ten ruch na pewno nie będzie groźny, bo uciekam. Po ewentualnym takim zagraniu skoczek pójdzie tutaj. Dobra, szybka roszada nikomu nie zaszkodzi. I tu już jest bardzo fajnie. Przeciwnik wyszedł tymi pionami niefortunnie. A, o to mu chodziło. No dobra. Ale jest bicie, jest bicie, jest szach i mogę uderzyć na e5. Jak już mam zrobioną roszadę, to już na spokojnie teraz z gościem tutaj pociśniemy i szach tutaj gońcem. Nawet jak goniec się zasłoni, to ja mogę to przytrzymać. Skoczek trzyma i zajmuje się kolejnym pionkiem. Tak, to będzie wyglądało bardzo dobrze. Król jest schowany, więc żadne tutaj groźby z takim wtrąconym szachem są nieaktualne. Zagrał tutaj wtrącić tu, nie, zbić na b5. Tutaj grozi bicie, tutaj grozi wejście na d6, ale gość na pewno wybije tutaj. Nie ma innej jakiejś ciekawszej opcji, a wtedy wejdę skoczkiem do centrum. Potem wieża E1, ewentualnie goniec się fajnie rozwinie. Wow, zobaczcie, gość pozwolił mi wejść na D6. No to hop. Król na D7, i chyba najprościej zagramy jak możemy: zrobimy widły i zdejmiemy materiał. Eee, no, chyba tak, chyba tak będzie najprościej. Nie ma się tutaj co za długo zastanawiać według mnie. Nie ma też co kombinować. Po prostu bierzemy materiał i gość ma problemy. Potem po prostu wyjdę gońcem tutaj lub tutaj. Jakieś C4. Próba dorwania się do pionka, do centrum. Kwestia zrealizowania myślę, że już prostej przewagi. Dobra. Jest ok. No i co ten mój przeciwnik teraz będzie mógł zrobić? A tak, przy okazji, jak już sobie yy, czekamy na posunięcie. Oponenta. To jeżeli ktoś ma ochotę powalczyć o kategorie szachowe, zapraszam do Olsztyna. Organizuję turniej klasyfikacyjny. Nie tylko ja, oczywiście razem z kolegami z klubu przy UKS Kopernik Olsztyn. Kategorie można powalczyć o piątkę, o czwórkę, o trójkę i o dwójkę. 21-22 maja. Dam znać tutaj w opisie i i w komentarzu o szczegółach. Zapraszam do poczytania i i do spędzenia fajnie czasu. No i powalczenia, oczywiście, o wyższy poziom. Yy, widzę, że tutaj przeciwnik ma jakieś opcje, jakieś problemy. Yy, poddał. Ła 12 ruchów z takim rankingiem wysokim. No to yy, nieźle. Yy, chyba poszło, no, ale się pomylił. Yy, zaraz yy, robię sobie kolejną opcję. Inaczej, yy, opcje. No, szukam kolejnego przeciwnika. 2010. No dobra. Skoczek na F3. Yy. Mogę grać swoje schematy skoczek F6 i tak dalej, ale myślę, że zagram treningowo właśnie posunięcie D5. Najczęściej chyba spotykane posunięcie. Dobra, jest ruch D4, czyli przechodzimy takie, do takich trochę hetmańskich schematów. Zagram mu gamit hetmański czarnymi tej strony C5. Rzadki ruch, oczywiście, no ale ja lubię trochę zadymy, więc w ten sposób sobie spróbuję pograć. Wyjdę z koczkiem Już widzę, że on mi nie zbija od razu. Nie chcę tego pionka bronić. C3, czyli taki trochę london w gorszej wersji, bo nie ma gońca na F4. Bardzo, bardzo mi to odpowiada. Naturalnie wychodzę z koczkiem Potem będę miał opcję jakiś goniec G4, goniec F5. Mogę też tego gońca, oczywiście, tutaj zachować w moim obozie. Nie muszę tego robić, ale bardzo chcę wyprowadzić figurę. Jasne, że on może zbić i potem grać tak. Mnie to nie interesuje. Czasami można zagrać sobie też A5. To już takie myślę, że bardzo szczegółowe zagrania na wyższym poziomie. Tutaj myślę, że w sposób prosty trzeba próbować grać. E6 pilnujemy piona w tym momencie. Moim następnym ruchem będzie na przykład goniec D6, albo goniec E7, albo Hetman B6, wieża C8. Dużo mam tutaj dobrych opcji. Widzę, że teraz tak, po wybiciu, wybicie, skoczek, mogę stracić tempo. Okej, okay, mogę stracić tempo, zagram gońcem, bo chcę szybko zrobić roszadę. H3, gość myślę, że gra trochę nieroztropnie, trochę za szybko, trochę bez pomysłu większego, ja po prostu realizuję swoje założenia. Zobaczcie, gram czarnym kolorem, co nie umniejsza oczywiście to niczemu, ale tempo mniej oczywiście na początku, to każdy wie, wiadomo białe zaczynają, ale chodzi mi o to, że figury mam bardzo łatwo wyprowadzone. I to jest y, prr, zasługa mojego przeciwnika, który gra bardzo, bardzo biernie. Teraz mogę się zastanowić nad posunięciem A5, które pozwala zatrzymać trochę zapędy przeciwnika poprzez ruch B4 po ewentualnym wybiciu. Mogę też zagrać aktywnie posunięcie E5. Jeśli mam zrobioną roszadę, wyprowadzone figury i mam możliwość zagrania w centrum, to warto z tego skorzystać. Na siłę może nie ma co grać wieża E8, czyli na siłę w sensie y, przesłodzić pozycję, nie wiem czy jest warto. Myślę, że po prostu zagramy e5, tak, standardowo, raczej on wybije tym, jak wybije tutaj, no to super, pionek w centrum jeszcze może go tam bardziej pomęczyć. Wybije tym, wybije tym, on wybije, ja wybiję, on zagra skoczkiem, ja zagram gońcem na c7 i postawię hetmana i będę chciał dać mata na h2. Tutaj i tutaj, tylko jeszcze wcześniej goniec tu postraszy skoczka i sprawa będzie prosta. Sprawa powinna być prosta oczywiście. Mogę zagrać teraz na technikę troszeczkę, bo jak zagram tu, on mi wybije, ja mogę wybić pionkiem, Wymienił się hetmany, dużo się uprości. Z drugiej jednak strony. To jest niezłe posunięcie chyba przeciwnika, bo troszkę mnie absorbuje, ale nie, skoczek e4 wydaje się sensowne. Skoczek e4, bo jak on wybije, to ja mogę wybić gońcem po prostu. A mam plan, żeby zagrać jednak hetmanem na d6 i straszyć go matem. Potem mogę wzmocnić sobie pozycję, grając wieżę na d8, wieża e8. Niekoniecznie w tej kolejności wieżami. To zależy wszystko, jak to się potoczy dalej. Zobaczymy. Ale wejście skoczkiem do centrum to jest zawsze fajna blokada końca. Takie zdrowe, fajne, przemyślane chyba zagranie, mi się wydaje. No dobra. Ym, czy przemyślane zagranie? Teraz tak się gryzę w język. Yy, bardziej takie standardowe raczej zagranie w tym momencie. No i dobra. Zobaczcie, minus Białych jest taki, że goniec jest niewyprowadzony. Bardzo fajny minus. Teraz y, gramy Hetman D6, bo teraz, już po wybiciu, ja mogę odbić pionkiem. Z drugiej jednak strony dostanę wtrącenie, więc Hetman będzie musiał zejść z tej, z tej diagonali. Ale ja po tym biciu nie muszę bić pionkiem, oczywiście, mogę odbić gońcem. I dalej będę groził tą samą groźbą. Dobra, gość wie o co chodzi. Myślę, że wieża E8. To będzie dobre zagranie, dlatego że fajnie się ustawiam też na Hetmana. Taki zdrowy ruch potrzebny. Ale też tak teraz myślę, czy taki ruch nie byłby dobry, bo po tym ruchu mógłbym zbić i ta wieża byłaby tylko brudna przez Hetmana. Teraz C4 może nastąpić. Ale nawet jak nastąpi C4, to też krzywdy nie ma. Wtedy mogę zagrać na przykład D4. O właśnie. I to może być dla przeciwnika troszeczkę. Troszeczkę trudne. Pewne problemy mu tutaj sprawie zapewne, mam nadzieję. No i lecimy dalej. Dobra, przeciwnik zbił, biję gońcem, bo nie mam takiego, nie mam wyjścia. Ok, teraz się zastanawiam. On osłabił sobie troszeczkę króla. Czy taki ruch H5 jest w porządku? Tego jeszcze nie wiem. Myślę sobie bardzo intensywnie, czy taki ruch Hetman F6 y, albo Hetman E6, żeby tutaj, albo w ogóle Hetman H6, żeby tutaj atakować pionka. Zastanawiam się bardzo mocno, bo jeszcze może ruch C4 jest ciekawy, żeby gońcem tutaj się zaaplikować na D3. Wiecie, co? Wpuszczę wprawdzie skoczka. Ale to może być ciekawe. Ja tak zrobię. Zagram ruch C4. Zagram ten ruch C4, żeby mieć tu opcję dla gońca na D3. No, skoczek wprawdzie dobra. Znajdzie pole. Znajdzie pole sobie aktywne, ale po tym ruchu to i tak jakiś, jakiś tam Hetman H6 będę chciał planować. Może wprowadzić wieżę sobie w ten sposób. Dobra, tutaj goniec D3 bez dwóch zdań, bez większego zastanowienia. Hetman G4. Trochę łapie tutaj niby przestrzeni, ale G6 i H5 już będę chciał go w ten sposób gonić. Więc tak zrobimy. Nie będę się tutaj też za długo zastanawiał, bo chyba nie ma sensu. Zobaczcie, figury przeciwnika są nieco stłamszone i to na pewno jest znak do tego, żeby ocenić tę pozycję jako lepszą czarnych. Zdecydowanie kwestia właśnie, jak oceniać te pozycje w pewnych momentach. G6, czyli na spokojnie, to trzeba mieć cierpliwość, oczywiście. Ja czy ja nie mówię, że jestem tutaj super, tak powiem, w te szachy ogólnie mówiąc. Znaczy, chodzi mi o to, że. Coś tam wiem, coś tam mogę pokombinować, wytłumaczyć. Nie wszystko oczywiście, ale spokój musi być zachowany w szachach. Dobra, on mnie tutaj podważa. Mogę taki ruch zagrać i zagram od razu. Zagram taki ruch od razu bez, bez problemu. Taktyk tutaj do końca nie ma. Poza tym dobra, widzę, że on tutaj tędy próbuje coś zaszaleć. Zaraz, ja teraz mogę wtrącić takie posunięcie H5. Dlaczego ja tego nie zrobiłem od razu? Zróbmy to od razu, bo ten hetman będzie musiał jakoś zejść. Mam też takie zagranie w razie czego, żeby tutaj przyatakować. Mogę tak zagrać, bicie, bicie, tam wieża wejdzie i będę strasznie mu przeszkadzał. Dobra, gramy A6. Gramy A6, pilnujemy tutaj wszystkiego. Bicie, 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 czyli tam gdzie były wymiany, to są wymiany. Taki ruch jeszcze mnie zastanawia, lub taki, co jest w tym momencie lepsze. Jak to sobie wyjaśnić? Wydaje mi się, że to, bo jakieś E4 może być próbowane. Próba zagrania. Aczkolwiek E4 to i tak może zagrać. Yy, dobra. Nie, nie mogę pionkiem, przecież wisi wieża. Dobra, mam już odpowiedź. Matko boska, ale bym podstawił wieża. Słuchajcie. Tak się zaabsorbowałem tutaj e, akcją w centrum, że zapomniałem, że ta wieża jest niebroniona. No dobra. W ostatniej chwili zauważone. Całe szczęście. Pionek na C3 słaby. Może jakiś Hetman... Na E5 zagramy. Czasem goniec na B6 przy zagraniu E4. Coś tam się może fajnego zadziać. Król ma jakieś tam dobre odejścia. Więc myślę, że nie najgorzej to będzie wyglądało. No zobaczymy. Moim planem też będzie y, czasami zagrać taki ruch jak wieża A1, żeby związać troszeczkę wieżę, aczkolwiek ona jest broniona. Zawsze mogę przestraszyć te wieże grając gońcem. Mogę też zagrać wieżą na A2. Tutaj trochę podziałać, ale trochę mnie jednak y, deprymuje to, że Hetman stoi na jednej linii z wieżą, bo już takie opcje, no właśnie taki ruch E4. Y, dokładnie to, 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 o to, o to, o to, że tak powiem. Teraz tak, dlaczego ja nie mogę zbić? Skoczek bije, goniec bije, wieża bije, mam figurę więcej. Bije tu, on bije tu. No to bisi hetman, zagram coś takiego i wygrywam. Dobra. Bije tu, bije tu, bije tu. No wygrywam, hello. A nie, tak, tak, tak. No hello. O co w ogóle chodzi? Oddał mi piona. Może musiał, albo nie doliczył. No. no. Trzeba ufać swoim chyba obliczeniom. Bicie na e4, no to bije goniec. No, o co chodzi? Przepraszam najmocniej. Bije tu, bije tu, bije z szachem, potem odchodzę wieżą. Bije tu, bije tu, bije tam. Nie no. Czy ja czegoś nie widzę? Przepraszam najmocniej. Gość podstawił prostą taktykę. Przesadził, co nie? No i figura więcej. Jest pięknie. Teraz mogę, e, nawet nie muszę gońcem odchodzić, dlatego że mogę zagrać tak i będę dawał mata. Więc gramy sobie bierze A1. Jak on mi zbije, to ja mu daję już za chwilę mata. Więc ruchy wtrącone. Ważny element w szachach. Na zaskoczenie przeciwnika. No to szach. No i mat. Czy da mi tę przyjemność? Przeciwnik. Myśli. W sumie nie ma nad czym. Jedyny ruch na królem na H2 i macik. Nie dał mi tej przyjemności. Nie szkodzi. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 1953. Był ruch D4. To może kontynuujmy ten ruch D4 w takim razie. Jest D5, w porządku. Gambit hetmański, posunięcie C4, skoczek A6. I to jest chyba, znaczy to nie jest błąd, bo można przejść do obrony Greenfelda, ale zwykle jak grają osoby na tym rankingu, to raczej nie będzie obrony Greenfelda, bo ja biję, on bije, ja sobie tutaj aktualizuję centrum, że tak się wyrażę. Robię sobie szybkie centrum. I teraz ruch skoczek C3 po prostu. Raczej E5 powinien zagrać, bardzo ładnie zagrał. Bardzo ładnie zagrał, muszę przyznać, ale dlaczego nie mogę wziąć pionka? Wezmę. Jak daję tego pionka, to go wezmę. Teraz yy, moim problemem będzie to, że mam pionka, on ma jakiś tam rozwój. Yy, będzie potem grał skoczkiem, tutaj atakował, yy, chyba królem. Bo w końcówce yy, tutaj chcę mieć skoczka aktywnego, bo w końcówce król nie jest tutaj najważniejszy. Że chodzi o to, że mogę sobie zagrać królem. Chwila, bo zagram tutaj, on mi da szacha. Ja się zasłonię, on zrobi Roszadę. Będę miał trochę takie przekichane posunięcia. A, no właśnie, ale zaraz. Myślę, że gońcem sobie zagram na F4. Nie będę grał pionkiem. Zagram gońcem, żeby wieża była szybciej swobodna. Bo tutaj będą groziły czasami takie widełki. Dobra, widzę, że gość gra względnie spokojnie. Nie będzie przysparzał tutaj chyba problemów, więc zagramy sobie szybko skoczkiem, żeby figury jak najszybciej grały. Roszada długa, tak, to było w planach i teraz chyba król E1. Cierpie zapionka, to jest też ważne. Że zapionka cierpimy troszeczkę, tylko trzeba odpowiednio też się zachować. Może skoczek D2. Jeszcze tego nie wiem. Za bardzo nie chciałbym sobie tworzyć tutaj związania. Może, nie, myślę, że król E1, myślę, że król E1. Jeżeli zagra tutaj, a to byłby dobry ruch, bo wieża C1. Dobra, słuchajcie, jednak gość gra z super inicjatywą. Dobra, wieża C1, nie, chwila, bo on mi zbije, tutaj poleci. A ten pionek na dwa mniej ważny jest w tym momencie. Chociaż jak on mi zbije, to ja odbiję pionkiem, będzie to lepsze. Dobra, gramy, w takim razie gramy. Jak zagramy? Bo Właśnie nie mogę za bardzo też gościa szarpnąć nie mogę zrobić też roszady eee. dobra postraszmy jak cierpieć jak cierpieć naprawdę cierpieć Czyli trzymać te piony, trochę w defensywie będziemy się tutaj zachowywali. Mam nadzieję, że to wyjdzie względnie dobrze. Czyli on musi tutaj wybić. Dobra, jedna figura się wymieniła. Nie jest źle. W moich planach będzie taki ruch jak wieża D1. Jak jedną wieżę mi się uda wymienić, to troszkę będę spokojnie tutaj spał. Powiedziałem spał. Tylko jedno w głowie. Spanie. Odpoczynek. Nie, nie, nie. Y Dobre widoki mogą być chyba teraz, tak mi się wydaje. On jakoś tak za szybko pograł, mógł, mógł spróbować rozważniej. A to są takie fajne przykłady, do tego, żeby potem sobie poanalizować te partie i wykorzystać błędy. Dobra, on mnie nieco zmusza do tego wybicia. Ja się chyba na to zgodzę na te różnopolowe gońce, bo ten skoczek jest troszkę niebezpieczny. Przy okazji go nieco od razu zbija. I teraz wieża D1. Od razu chcę wymienić. No jest pionek więcej. To nie gwarantuje jeszcze zwycięstwa białymi, absolutnie. Ale pion to pion, jakby nie było, więc trzymajmy się tego. Powieża D1 on nie musi bić, on może mnie przytrzymać to będzie takie nieprzyjemne za bardzo dokładnie, jest h6, będzie chciał grać tak gramy h4, ruch przyjemny z pożytecznym z uwagi na to, że pilnujemy tutaj, a przy okazji mogę wierzą tędy się wydostać, już z jakimś tem tempem tempem generalnie więcej mogę też tak spróbować zagrać, dobra on mi wybił, wybijam tak, król c1 yy, bo on zagra tu, dobra król c1 chwila bo on mi zagrać też może tak. Król C1, wtedy zagram tu. Dobra, będę go pilnował. Król C1 z planem wieża na D1. Wszystko jest poszarpane. Pionki niby słabe, ale pamiętajmy, i y ja tutaj y pamiętam o tym, że mam pionka więcej. To jest istotna sprawa. Dobra, atakuje mi tutaj. Myślę, że kulturalnie zagramy wieża A1, żeby po prostu obronić, wyczekać gościa. Widzę skoczka na A5, żeby tutaj gdzieś wlazł. No to myślę, że jakiś sam skoczek D2 troszeczkę to zatrzyma. No wygląda to tak. Niełatwo jeśli chodzi o wygrywanie białymi, ale stabilnie. Yy, znaczy, moja ocena na pewno nie jest jakaś arcymistrzowska, ale stabilnie w tym sensie, że yy, niczym jakimś tutaj bezpośrednim nie grozi. Wieża nie może u niego zagrać w, na te miejsca. Skoczek pilnuje te dwa pola. Jakaś wieża E3 troszeczkę, żeby tej swobody znaleźć, czasami tak, można próbować grać. Więc zobaczymy też jak gość tutaj zareaguje. Może w ogóle zagra tak, ja wymienię i przejdę do różnopolowych gońców, jak wymienię wierzę. O, to jest też ciekawe podejście. Wieża E3 sobie zagrajmy, żeby go straszyć takim posunięciem. Więc raczej tak bym obstawiał, że tutaj będzie chciał zagrać. No i wtedy będziemy mieli końcówkę. Z lekkimi figurami przy różnobarwnych końcach. O, jednak nie. Dziwnie, powiem Wam szczerze, dziwnie zagrał. Ja teraz gram tutaj. I on musi, on starczy pionka kolejnego. A już dwa pionki. Więcej. To będzie bardzo dużo, bo jak zagra tak, to wezmę tego. Wieża nie dość, że w obronie dobrze sobie radzi, to jeszcze w ataku przy okazji. To jest bardzo fajny układ tej wieży w końcówce. Wieże w końcówkach muszą oddychać. No dobra. Yy, jeszcze raz sobie zerknę tutaj, skoczek wejdzie tu i tu, no to go po prostu trzasnę, nie ma innego wyjścia. Wprawdzie na B3 goniec tu, tutaj, zagram, A teraz mam zagranie takie. Co mi zrobić, przyjacielu? Chyba goś tego nie widział, oczywiście on nie może zbić, bo tam przeoczył prostą taktykę. Dobra, yy, może tak, żeby tu go nie wpuścić? Myślę, że tak, myślę, że to jest fajna opcja. Jeszcze ciekawsza i przy okazji tutaj bronimy. I teraz wieża swobodnie gdzieś tam będzie próbowała sobie pograć. Dwa pionki więcej. To już jest bardzo dużo. Może w ogóle tak jeszcze przywalić wieżę, ustawić tu i tam próbować. O, tak zrobimy. Tak zrobimy. To mi się podoba, żeby te pionki były szybkie. Ta wieża nie ma za bardzo gry, zobaczcie. I to jest fajne. Tędy tu nic, nic nie zrobi, tędy nie może. Goniec świetnie kontroluje te pola. No czyli. Na pewno gość mógł trochę lepiej. Zdecydowanie pewnie mógł lepiej pograć. Dobra, czyli gość przechodzi teraz do wymiany. Ja muszę przystać na tę wymianę i zagrać po prostu. Zagrać F5. Wyrobić sobie ewentualnie wolniaka. On nie musi wybić, ale wybił, co jest fajne. Taki ruch jest też ciekawy. Ale tego nie, nie, nie zrobił. Myślę, że co, że tutaj sobie idziemy? Nie, nie, nie. Król do centrum, to król do centrum. Król do centrum, król do centrum. Możliwe, że to już działa, tylko mi się za bardzo nie chce myśleć. Wiem, że to źle brzmi, ale nie chcę myśleć nad tym ruchem, tylko podprowadzić króla, który. Yy, to i tak będzie dobry ruch, oczywiście, jak podprowadzę króla. I teraz będę blisko, więc teraz sobie idę tutaj, bo goniec mnie nigdzie nie postraszy, i idę sobie po prostu pionkiem tędy. Żeby trzymać potem pionka, koniec F6 I raczej powinno się wszystko zgadzać. F6 zagrał jednak. No teraz... A poczekajcie, a tak mogę? Tak mogę zagrać. Mogę dać szacha potem tutaj. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Damy szacha i goniec tu. I ten pionek gwarantuje zwycięstwo nawet przy różnobarwnych gońcach, tym bardziej, że pionki będą wolne. Głównie C4, bronimy wieży. Aktywność króla ważna, zawsze mogę tędy sobie pójść w różne strony. Nie, tu są cztery pionki na jednego, no to musi być dobrze. No to pionek H6, oczywiście podciągamy go trochę wyżej. Niekoniecznie od razu, za wszelką cenę, muszę iść tym pionem do góry. Dobra, jest goniec, w porządku. Yy, myślę, że w tej sytuacji po prostu podejdę królem. Tu jest zapewne dużo dobrych posunięć. Ja podejdę królem, żeby iść tędy i próbować zakładać siatki matowe gościowi. Yy, dobra, to pod podchodzę królem jeszcze wyżej. Ha, tutaj jest taka opcja, goniec e4. To gram tu, żeby przytrzymać tego. Słuchajcie, mata w dwóch nie dałem. Wieża G8, goniec D6. Ale jestem tromba bomba. Mat w dwóch był. Może jeszcze damy tego mata. Tak się zaobserwowałem tym pionkiem i tym, że nie widziałem mata wieża G8, goniec D6. Król tutaj. No to już raczej nie, nie ucieknie, chyba że wróci wieżą. No tak, przedłuży sobie tutaj trochę tą akcję. Biję piona. No był mat, trudno. A, wziął mi tutaj, ok. Założymy siatkę matową, żeby ta, ten pionek już miał opcję. Plan jest taki, tak jak on zbije to mat, a jak nie zbije to tu i tu. Dobra, gramy swoje. Nieuniknione tutaj, już rzeczy się nam dzieją. No i okej, okay. znów ruch przed matem, się przeciwnik podda. Tym razem nie. No dobrze, i szukamy sobie kolejnego gościa. Mamy Polaka. O, pozdrawiam serdecznie. Polska, mówkon. No to chyba pierwszy raz. Się zdarzyło. Jest ruch E4. W porządku. Zobaczymy, jak tu polscy zawodnicy sobie radzą ze skandynawską czy Zgramy sobie skandynawską. Niech będzie skandynawska. No i fajnie. Skoczek F6 z planem wybicia. Zobaczymy, jak przeciwnik reaguje. Kim jest ten zawodnik? Krzysztof Lambrecht. No to powodzenia, Krzysztofie imienniku mój, D4, dobra, gramy G6, tutaj C4, skoczek B6, można też grać inaczej, można na no, koniec C4 pewnie zagrać sobie, różne tutaj opcje białymi widziałem, rankingi są podobne, więc coś tam widzę, że gość gra, OK, G3, przez G3 sobie gra, no dobrze, koniec G7, koniec tutaj C3, czyli takie Londo londońskie schematy, roszadę zrobić trzeba, skoczek C6, szybki rozwój figur, ewentualnie tutaj, chyba zagram tutaj z planem E5, żeby to wszystko porozbijać, ewentualnie tak jeszcze mogę zagrać, potem A5 dążyć, A4. Tutaj po H3 goniec F5, więc będzie się trzymał. Jak G4 trochę sobie tego króla rozwali, na co liczę. Zawsze tym gońcem mogę przejść tędy, potem tędy po skoczku D2. Więc gramy sobie z tym planem cały czas. Przypuszczam, że może być taki ruch. Taki ruch już trzeba uważać. Na pewno niewygodny, bo goniec D3 czasami może być, ale to nie jest też groźba jakaś wielka. Tutaj w tej sytuacji będę jakoś chciał się dostać do posunięcia E5. Może nie od razu. Zobaczymy. O, jest goniec, jest skoczek na h4. Ciekawe. Jak zagram tu, on mi tak zrobi widły, więc ja tym gońcem muszę wracać na c8. E, też sprytnie zagrał przeciwnik, trzeba przyznać. Ale koniec C8 e, czasami może i tak spełniać dobrą funkcję. Raz, że bronię, a tutaj tak po tej diagonali sobie może, mogę pograć. Tym bardziej, że skoczek z H4 na diagonali nie stoi jakoś rewelacyjnie w tym układzie. Znaczy, no tak, bo tutaj nic nie może dobrze, dobrego zrobić. No, ale postraszył, zawsze może wrócić. Ja mogę wrócić i możemy podpisywać remis. Nie, no oczywiście nie. E, tutaj bardziej mnie chyba ten ruch interesuje. Zobaczcie, że jeszcze białe nie wyprowadziły figur z hetmańskiego skrzydła. I teraz co on tutaj będzie mógł mi podziałać? Nie wiem, różne są posunięcia oczywiście, może tak podziałać, na co liczę, skoczek B6, z drugiej jednak strony może wieża E1 po prostu, tak bym chyba sobie zagrał zwyczajnie, skoczek D2, no ok, czyli to ułatwia mi zagranie posunięcia E5, otworzenia trochę pozycji, ja chyba na to pójdę, chociaż do końca nie wiem czy to jest ok. Nie no, musi być dobre. Grasz pionkiem do centrum, otwierasz to, to musi być dobre. Tym bardziej, że skoczek przesłania hetmana, który celował w skoczka. Po wybiciu już te dwie figury mi tego nie atakują. Skoczek zbija, jest podparty, gońcem fajnie i na D3 ma dobrą placówkę. Niekoniecznie tam trzeba grać oczywiście. Taki ruch y, widzę jak skoczek B3 na przykład i tu będzie celowanko w skoczka. Można wtedy się na przykład zastanowić nad tym, aby tym skoczkiem odejść i po wymianie hetmanów będzie chyba spoko. Z drugiej jednak strony nie wiem, czy chcę wymienić Hetmanów. Mogę też tak zadziałać. Ok. Bardziej absorbujące posunięcie, i ja na pewno tu nie zbiję, bo te skoczki stoją bardzo sztucznie. Znaczy szczególnie skoczek H4. Więc w tym układzie myślę, że zagram coś takiego. Skoczek C4. Dlatego, że tu będę podważał tego pionka. Utrudniał trochę gońcowi wyprowadzkę. Zawsze mogę potem zagrać tak. Mogę też ustawić, jak zagram już w ogóle C6, to będę czuł się bardzo komfortowo, bo Hetman nie będzie czuł się w obowiązku bronienia tego skoczka. Zostaje mi jeszcze do wyboru wieża E8. Taki ruch może być w sumie ciekawy. Ale po tym ruchu to Hetman D6 zagram. Nie będę nawet się zasłaniał, nie mogę takich rzeczy robić. Hetman D6 to może być lepsze zdecydowanie lepsze. Czasami jest coś takiego, jak będzie zagranie B3. Tylko w tym układzie to nie działa, bo tutaj, a może i działa. Zmiana Hetmanów, skoczek e z szachem, żeby nie stracić. Skoczka tam, dobra, nieistotne, już poszło jak poszło. Skoczek D4, dobra, myślę, że C6, to co mówiłem wcześniej, i będę się czuł tutaj komfortowo po ruchu C6. Teraz, że gońca troszeczkę tutaj ograniczamy. Wprawdzie mój goniec, no celuje dobrze, że chociaż celuje w pionka H3. Zastanawiam się teraz nad jakimiś takimi opcjami typu Hetman B6, żeby tutaj celować, tutaj podważać, niekoniecznie zbić skoczka. Nie, 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 nie tak od razu. Bicie na, na przykład tutaj, zrobienie izolowanego pionka. No może być pewnie dla przeciwnika atrakcyjne z uwagi na to, że będzie się zerwany pianek, ale ja na to pójdę w ciemno, dlatego że zostanie parę gońców i przede wszystkim białopolowy goniec będzie miał fajne pola, yy, białe, białe pola tutaj będzie miał, O, o ojojoj, to jest błąd, moi drodzy. Zbijam stępem i tutaj zbijam skoczkę, więc tutaj już yy, się sypie. To znaczy tak, yy, no tak, materiał zdobywam. Po prostu zdobywam materiał. Hetman wisi, tutaj grozi bicie. Wprawdzie wisi skoczek, ale to jest mniej ważne, bo na końcu, po tej diagonali, tam wieża pada. Więc na przykład po zagraniu hetmanem, ja zbijam tutaj. What? A dlaczego tak? No to, no ale co? To zbijam, on mi zbija. Ja zbijam. Bierze, wisi. No spoko. Tu wisi, ale wisi ważniejsza figura. Poza tym, jak on zbija, jeszcze ja mam ruch. On musi mi zbić Hetmana. Zbijam tutaj, bronię skoczka. Taki ruch jest dobry, chyba. Ale wtedy F6. I zbijam na końcu, i skoczka będę podważał. Bierze, broni D5, bo czasem słuchachy z stępem. Yy, no tak, taktyki się tutaj co niemiara przewija więc trzeba trzeba uważać skoczek d8 czy warto było go zbić chyba warto dobra poszło bicie no to co no to bijemy tu wieża więcej a po takim ruchu teraz pionek więc no to się wszystko ha tutaj będzie potem bicie ale ja mogę rąbnąć tutaj i tutaj więc materiał poleci większy u przeciwnika f6 będzie szach, może być, ja mogę też zagrać tak na przykład, on mi zbije, ja tutaj też wygrywam, ale myślę, że to jest prostsze, bo zwyczajnie cały czas zbijam figury z tempem, a po wybiciu tutaj jeszcze wisi skoczek, więc totalna demolka. Wprawdzie tutaj wisi, ja zbijam tu, on mi zbija tam, zostaje z figu więcej. Zdążę wyprowadzić gońca i tę przewagę po prostu zrealizować. Czy ja muszę bić? Nie, mo nie muszę, mogę zagrać nawet tak skoczek tutaj, ale zbiję, no po prostu już upraszczam materiał w tym momencie na maksa. Nawet zbiję na G3, to też zdążę tak po prostu zagrać. On mi zbije, to ja zbijam tutaj i gram wieża D8, bez żadnego problemu. Także mów konie. No, partia fajnie, ale no, jeszcze oczywiście gramy, ja rozumiem. Wieża C8, tylko ja już sobie wpisałem punkt do tabeli. No, tak brzmi to nieskromnie. Próbuję wymieniać wieżę, oczywiście nie daję mu możliwości wejścia na wolną linię. Jasne, że on tutaj może sobie tam pograć coś. No, królew 7 po prostu. Królew 7. Nie pozwalam wejść przeciwnikowi na siódemkę. Zaraz wieża na D8. Cokolwiek, to już realizacja jednej figury jest no już prosta, zagram posunięcie pod tytułem H5, dlatego, że jak on idzie szacha, to ja się zasłonię gońcem i nie będzie ruchu G4, bo pionek broni więc to są już takie kosmetyczne ruchy bez żadnych najmniejszych problemów, poza tym teraz grożę szachem, o właśnie Szacha potem bierze C2, wymiana i jestem przekonany, że przeciwnik złoży broń ok Dzięki serdecznie. Dziękuję również Wam, drodzy widzowie, za, za ten odcinek. Szachowo.pl Przypominam, macie 10% zniżki na kod robotowy. Pan Szachuś to tak przy okazji. Mała reklama. Dzięki, i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.